Przede wszystkim witam bardzo serdecznie i dziękuję, że Państwo zdołali do nas dotrzeć, bo Kraków stał się oblężoną twierdzą. Ludzie już poczuli długi weekend i ruszyli, więc jest zabawnie. Także też gratuluję Państwu, że Państwo w ogóle się tutaj znaleźli z nami. Natomiast ja bym chciała zacząć troszeczkę od końca niejako tą dyskusję, bo wiem, że w takim porządku metodologicznym dobrze by było, żebyśmy tutaj sobie zdefiniowali pojęcie ojczyzna, powiedzieli, co to takiego jest, odnieśli się do tego dziwnego tworu macierzyńskiego, ale ja bym wolała zacząć od czegoś innego, zupełnie innego. Dokładnie chciałabym zacząć od kalafiora i od przygotowywania kalafiora. I dokładnie moje pierwsze pytanie jest do pani Małgorzaty. Chodzi mi o pewien cytat i tu Państwo pozwolą, ja go przeczytam, bo Pani to bardzo pięknie napisała, opisując swoją pracę pod tytułem Tajemnicze zniknięcie kalafiora. Jak są Państwo zaintrygowani, to zapraszam na stronę Pani Markiewicz. Tam można obejrzeć pracę i wszystko przeczytać. Natomiast to tajemnicze zniknięcie kalafiora jest opisane następująco. Inspiracja do stworzenia tej pracy stały się ambiwalentne odczucia, jakie wzbudza koncepcja domu. Dom z jednej strony budzi skojarzenia z ciepłem, bezpieczeństwem i kojącym otuleniem, a z drugiej zaś wiąże się z czymś odpychającym, ukrytym, wypartym, wstydliwym. Podobną ambiwalencję skrywa w sobie również gotowany kalafior. Jest ciepły i smaczny, ale podczas przyrządzania wydziela kłopotliwe zapachy. I zacznijmy właśnie od tego kalafioru, czyli od domu, od tej kuchni, od środka, bo wydaje mi się, że tutaj pani dotknęła bardzo ważnej rzeczy. Nim dojdziemy do tych wielkich spraw, zacznijmy właśnie od tych małych, zresztą życie składa się z rzeczy małych. I moje pytanie jest takie, czy rzeczywiście zawsze musimy mieć tą ambiwalencję, czy mamy zawsze ją wpisaną w tą naszą rzeczywistość dnia codziennego, w naszą rzeczywistość domową? I druga sprawa, czy ta ambiwalencja wiąże się, no bo gdzieś tutaj choćby to spotkanie nas podprowadza w taką binarność męskie-żeńskie. Binarność, której zresztą ja nie lubię, bo ona wyklucza od razu to, co jest niemęskie i nieżeńskie. Narzuca nam tu pewną normatywność. Czyli czy ta ambiwalencja w domu nie pozwoliłaby nam właśnie przekroczyć choćby te binarności? O co chodzi z tym kalafiorem? Dzień dobry Państwu. Wytłumaczę się z kalafiora. Jakby motyw gotowanego kalafiora pochodzi ten tytuł mojego działania, Zaginął Bolek Kalafior, pochodzi z opowiadania Gombrowicza, Biesiada u hrabiny Kotłubaj. I tam jakby kalafior występuje pod dwoma postaciami, gotowanej potrawy oraz trupa chłopca. Drugi motyw gotowanego kalafiora, jaki odnalazłam w polskiej literaturze, pojawia się w Lalce, kiedy Rzecki prowadzi Wokulskiego do pani Stawskiej, żeby ich poznać po raz pierwszy. Oczywiście liczy na to, że coś będzie z tego związku i wyczuwa na klatce schodowej w kamienicy zapach gotowanego kalafiora i myśli sobie, że nic z tego nie będzie, bo ten zapach wszystko zepsuje. I wracając do domu, wydaje mi się, że ta ambiwalencja jakby zakorzeniona moim zdaniem w koncepcji domu i w ogóle w domu jest właściwie czymś, czego uważam, że nie trzeba jakby przekraczać. Jest to coś, co jest właściwie, nie wiem, stymulujące do, nie wiem, do przeżywania, bo wydaje mi się, że właśnie pytanie o dom, ja robiłam, moja praca doktorska była o domu i właśnie to pytanie u jednych powoduje właśnie takie jakieś ciepłe wspomnienia, ale równocześnie gdzieś spod tych wspomnień zawsze coś może wyzierać. I to są te wszystkie sprawy, które gdzieś tam są ukrywane w kątach, w naszej podświadomości. I właściwie, że tą ambiwalencję dotyczącą domu odczuwamy niezależnie od płci, że to jakby nie dotyczy tylko kobiet, że jest to miejsce opresji, było to miejsce opresji, ale dotyczy to również mężczyzn i dotyczy to jakby każdego. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie.
Tak. Wyczerpująco. To jest bardzo ciekawe, prawda, bo my często właśnie dom traktujemy jako taką przestrzeń właśnie przez to, że prywatną, przez to, że intymną, to właśnie przestrzeń bezpieczną i tu właśnie opresja czy jakakolwiek agresja chyba najbardziej boli, prawda, bo będzie uderzać bardzo mocno. Ale tu jeszcze jeden się kontekst wyłania i tak myślę, że pani poruszyła to w swoich badaniach. Chodzi mi o ten kontekst relacji dom i to, co poza domem, czyli prawda, sfera właśnie prywatna, która ma być tą intymną i sfera publiczna, która ma być tą bardziej taką społeczną, państwową, instytucjonalną. Tu gdzieś od razu zapominamy, że dom też jest instytucją, tylko o innym charakterze. Pani w swoich badaniach pokazała, że choćby prawda, w okresie przedwojennym, wojennym pewne sfery były publiczne tabu. No, do takich sfer między innymi prostytucja należała. To od razu pokazuje, że ta sytuacja kobiety znowuż była bardzo ambiwalentna, czyli z jednej strony miała być przynależna tylko do domu, tak stereotypowo, z drugiej strony, gdy wychodziła z tego domu, jej funkcja wcale nie wzrastała, albo była niewidoczna, bo nie istniała w przestrzeni publicznej, albo spełniała tam, no, powiedziałabym, najbardziej poniżające funkcje. Uciekniemy przed tą ambiwalencją, czy nie? Da się wejść kobiecie w sferę publiczną, czy jesteśmy skazane na zapach kalafiora? Ojejku, to strasznie. Dzień dobry Państwu. To jakoś tak bardzo mocno zabrzmiało, bo ja już sobie słuchając Pani montowałam w głowie odpowiedź, która miała się zaczynać od pewnej negacji, bo ja się rzeczywiście w swoich badaniach zajmuję bardzo specyficznym okresem, jeśli chodzi o to pytanie, bo ja się rzeczywiście zajmuję okresem II wojny i zajmuję się czymś, co powinniśmy tak naprawdę nazywać seksualną pracą przymusową, czyli przez długi okres czasu rzeczywiście funkcjonowało to określenie prostytucji czy wojennej, czy prostytucji przymusowej, a od jakiegoś czasu już przyjęto nazywać to seksualną pracą przymusową właśnie z tego między innymi powodu, z którego pani wychodzi zadając mi to pytanie, to znaczy, że w przypadku systemu okupacyjnego na terenie Generalnej Guberni i tego, w jaki sposób odnosił się okupant do ludności cywilnej na tym terenie, ciało kobiety i kobieta jako obywatelka Polski była też kimś, figurą, którą wykorzystywano w walce zbrojnej wręcz. Nie? Nawet w momencie, kiedy dochodziło, już nie mówię o samym momencie ataku, ale już w momencie, kiedy była w miarę ustabilizowana władza cywilna, posłuszmy się, jesteśmy w Krakowie, posłuszmy się tym przykładem, kiedy już była w miarę ustabilizowana władza cywilna, władza okupacyjna, wykorzystywano kobiety polskiego pochodzenia, żeby montować instytucje przymusowego nierządu, czyli domy publiczne dla żołnierzy Wehrmachtu, SS, robotników przymusowych. Jeden z takich domów zresztą, jak już mogę, to znajdował się niedaleko nas, bo znajdował się na Kazimierzu, na ulicy Przemyskiej. Jeśli Państwo kojarzą duży budynek, którym dzisiaj jest bodajże... Wyleciało mi słowo. Dziękuję, akademik. To była przedwojenna instytucja żydowska, która w okresie wojny, dokładnie pod koniec września 1939 roku, została zamieniona właśnie na taki dom publiczny dla żołnierzy Wehrmachtu. I z tej perspektywy, odpowiadając na Pani pytanie, to ciało kobiety z jednej strony najpierw przed wojną umieszczone w przestrzeni domowej, w której też nie do końca, i to jest doświadczenie większości moich bohaterek, nie do końca jakby była możliwość funkcjonowania na takim poziomie, żeby dało się przeżyć, co ja przez to rozumiem. To znaczy mamy do czynienia z losami kobiet, które pracowały jako służące, praczki, nie zarabiały na tyle, żeby się utrzymać, w związku z tym wychodziły na ulicę. Ale nie było to wtedy nic dziwnego i nic, co należałoby do sfery tabu, nic, co by je wkładało w jakąś taką szufladkę czegoś z jednej strony obiektalnego, wyjątkowego i tak dalej, i tak dalej. To jest też coś, co bardzo, o czym my bardzo zapominamy z perspektywy tych czasów powojennych, kiedy rzeczywiście wszelkie kwestie związane z przymusową seksualnością z okresu wojny, ale też powojnia, były w sferze tabu. W momencie, kiedy rozpoczęła się wojna, cała ta sfera została jakby zagarnięta przez okupanta i wykorzystana w takim bardzo biopolitycznym charakterze. I jakby patrząc na tą sytuację i też odnosząc się do tego, o czym my tutaj sobie rozmawiamy, no to
też to ciało kobiety, ciało cywilki, ciało Polki nawet, choć nie lubię bardzo tych określeń, było czymś w rodzaju pola walki. Pola walki, które się zabierało i też takiego miejsca, w które uderzało się na zasadzie jakby złamania woli kraju okupowanego, prawda? Czyli społeczeństwa okupowanego i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystkie, cała ta ambiwalencja, o której i kalafior, który tutaj nam się pojawił, wszystkie te zasady w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna, a następnie okupacja tutaj na tych terenach, zostały całkowicie wywrócone do góry nogami. Najciekawsze dla mnie jest to, że ten pierwszy przewrót tych czterech pierwszych lat wojny to był rzeczywiście totalny szok. Natomiast najgorsze było jeszcze przed nami, po tym chyba najmocniejszym momentem, kiedy rzeczywiście wszystkie te zasady panujące pomiędzy, nie wiem, tymi, którzy są dobrzy i tymi, którzy są źli, bo to są te dwie kategorie, z którymi bardzo parujemy, jeżeli chodzi o rozmowę na temat ojczyzny, matczyzny, patriotyzmu itd., itd., przestały mieć jakiekolwiek znaczenie w momencie, kiedy przyszło wyzwolenie i ten okres powojenny, dwóch, trzech pierwszych lat, kiedy wszystko po prostu staje do góry nogami, nie ma żadnych zasad funkcjonowania, wszyscy mogą wszystko i jest tak zwana wielka trwoga, zresztą określenie Marcina Zaręby świetne, które rzeczywiście stabilizuje później tą sferę tabu, o którą mnie pani tak naprawdę zapytała i ten okres już po II wojnie światowej. Więc tak w skrócie, żeby też nakreślić, wiem, że nie odpowiedziałam z pełną świadomością, natomiast jakby z mojej perspektywy ten okres, którym ja się zajmuję, łącząc to rzeczywiście z tymi wszystkimi prądami patriotyczno-ojczyźnianymi, jest o tyle ciekawy, że on rzeczywiście jakby zawiesza trochę na sznurku ten klasyczny podział, od którego zaczęłyśmy to spotkanie, nie? Czyli że jakby ta sfera domowa z tą sferą publiczną się całkowicie miesza. No bo jak można traktować sferę publiczną, w sensie nawet dosłownym, jako ulica, jako, nie wiem, spektakl na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej, w momencie, kiedy mamy system okupacyjny, bardzo krwawy system okupacyjny, gdzie no, rządzą zupełnie inne zasady, gdzie też nie ma po prostu, liczy się przede wszystkim, nie wiem, chęć przeżycia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też często podejmuje się decyzje ze względu na to, żeby przetrwać. To jest też taki punkt wyjścia, który bardzo w tych moich badaniach wychodzi, który się łączy też z kategorią dobrowolności, wyboru itd., itd., ale to pewnie dalej. Tak. Okres wojny, prawda, rewolucji, no, każdy okres drastyczny, gwałtowny, który rozbija instytucje, który rozbija tradycje czy wartości, jak pisał Arnold Gehlen, jest równocześnie takim momentem, w którym właśnie można zobaczyć, co się dzieje, gdy się zdejmie, prawda, pewne kategorie, pewne maski. No wtedy, prawda, niejako dotykamy egzystencji w taki bezpośredni sposób, ale proszę zobaczyć, robi nam się tutaj taka, powiedziałabym, pewna struktura, wychodzimy od ciała, tego doświadczenia cielesności, no, najpierw w tym tradycyjnym ujęciu binarnym, czyli mamy pierwsze tabu tych, którzy nie są normatywni z perspektywy binarności. Potem jest kwestia domu, który ma być taką przestrzenią prywatną. Potem jest ta ulica, która ma być tą rzeczywistością zewnętrzną. Tu cały czas jakby narastają, powiedziałabym, kolejne pokłady instytucji. Gdzieś dochodzimy do próby zrozumienia, czym jest ojczyzna, czy czym jest to, co rozumiemy jako państwo, w którym żyjemy, ale cały czas wydaje mi się ta binarność ukryte od samego początku dwuznaczności będą nas prześladować. Tu znowuż pomyślałam o jednym z pań po performansie. To nic, powiedziałam sobie, to nic. No, performance wyglądał, powiedziałabym, bardzo interesująco, bo pani robiła szalik z nici, która była pruta równocześnie z tego szalika i padają bardzo ciekawe znowuż słowa, więc pozwolą państwo, że raz jeszcze zacytuję. Nić pruta przez Joannę wracała do mnie, a ja tworzyłam z niej ponownie tkaninę, którą Joanna pruła, z której ja.
codzienność Penelopa i Odyseusz, Mojry, Orys, Syzyf byli z nami. Właśnie ta codzienność, to prucie i tworzenie czegoś. No życie składa się generalnie, myślę, z rzeczy małych, ale to zestawienie Odyseusza i choćby Penelopy, prawda? To takie archetypowe zestawienie, które dla Marcusego i Horkheimera pokazywało, prawda? Z jednej strony tego mężczyznę archetypowego, takiego symbolicznego, skierowanego na zewnątrz, podróżującego, dążącego. Z drugiej strony ta wierna Penelopa. No, pisze pani, że razem, prawda, i z Syzyfem i Mojrami unosiły się nad tym prutym i szytym, prawda, szalikiem. Ale czy to nie jest ten moment, w którym właśnie poprzez codzienność, przez to doświadczenie codzienne, gdzieś pomiędzy, prawda, tymi stereotypami, ale również matrycami męskie, żeńskie, prywatne czy wewnętrzne, nie wytwarza się przestrzeń, która z jednej strony będzie bardzo moja, ale z drugiej strony już staje się podstawą do stworzenia tego, co nazwę kiedyś ojczyzną albo właśnie tą matczyzną. Co się tam działo? Właściwie robiąc, znaczy obmyślając ten performance i działając wtedy w galerii, myślałam, znaczy wcześniej myślałam też o tym performance'ie, w ogóle niekoniecznie on musiał być dedykowany albo rozgrywający się pomiędzy dwoma kobietami. To nie było w ogóle moim założeniem w pierwszym jakby myśli, w ogóle chciałam, żeby były to trzy pary osób, które pracują równocześnie. Ponieważ wydaje mi się, że to doświadczenie codzienności dotyczy każdego z nas i właściwie oczywiście kiedyś te domowe prace, niedoceniane, te, które znikały, właściwie przebiegały gdzieś niezauważalne, jakby dotyczyły, czy też były przeznaczone tylko i wyłącznie dla kobiet i to mężczyzna ich nie widział, nie chciał zauważyć, nie doceniał. Ale wydaje mi się, że czasy trochę się zaczynają zmieniać i również widzę, że ta codzienność staje się równocześnie też jakby uczestnikami tej codzienności i stają się również mężczyźni i oni, bo to tak naprawdę kobiety mogą być bardzo męskie i przejmować męskie role i wtedy mężczyźni stają się właściwie osobami, które zajmują się tą codziennością. Jest taki, taki utwór, nie pamiętam, kiedyś jeszcze będę sexy i jest to, bardzo jest piękny do tego teledysk, jest tam kobieta, która pracuje w korporacji, prawdopodobnie jest prezeską i jest bardzo ważną osobą, a mężczyzna jest tą osobą, która jest w domu i on zajmuje się dzieckiem i to jakby jego dotyczą te wszystkie jakby nieprzyjemności, które zazwyczaj były przypisane kobiecie, która czekała na tego mężczyznę, który wraca z pracy z obiadem albo cały dzień spędzała właśnie na sprzątaniu, gotowaniu, ale te role pomału wydaje mi się, że zaczynają się odwracać w niektórych przypadkach. Nie wiem, czy... Zamiast Penelopy pojawiła się Kirkę. Ona była drapieżna. Dobrze, to patrzmy dalej, prawda, przy tym przemieszczeniu ról można też zobaczyć przemieszczenie pewnych mitów. Pani w swoim tekście Bezwzględne Polki kochają aż po grób pokazała, że te mitologizacje, prawda, Polaków bardzo często czynią z nich szlachetnych, kochających ojczyznę, poświęcających się dla ojczyzny. Pisze pani właśnie w tym tekście bardzo moim zdaniem intrygujące słowa. Nie bowiem filmów o ciemnych sferach, brzydkich zachowaniach i antybohaterach. Jeżeli już zderzają się jakieś wyjątki, to najczęściej skazy równoważą patriotyczne czyny, a sama wspólnota osobiście dokonuje bezpośredniego ukarania sprawców. Czy to oznacza, prawda, że gdy już wyjdziemy, prawda, poza tą przestrzeń domu, zaczniemy mówić w sposób świadomy o tej przestrzeni ojczyzny, to zawsze będziemy ją mitologizować? Czy zawsze będziemy te skazy ukrywać? Czy może przepracowanie tych skaz pozwoliłoby nam zrozumieć, czym jest tak naprawdę ojczyzna?
To jest bardzo trudne pytanie dzisiaj szczególnie, prawda? Bo ja ten tekst pisałam, w ogóle zapomniałam o tym tekście, więc było mi bardzo miło sobie go przypomnieć. Ja ten tekst pisałam bodajże w 2013 roku i to był jeszcze też taki czas, kiedy to był tekst przecież po filmie Falka Joanna, notabene. I wtedy też mieliśmy wszyscy chyba troszeczkę inny ogląd w ogóle na to, jak funkcjonuje ta pamięć zbiorowa i w jaki sposób też ta pamięć zbiorowa po roku 89 w Polsce, oczywiście dotycząca najpierw tego okresu II wojny światowej, później okresu PRL-u, to jest zawsze też skorelowane, mimo że wszyscy starają się dookoła jakby powyciągać te okresy, a tego jest, jakby nie da się o tym mówić jakby bez tego łącznika powojennego. Ale to był jeszcze taki czas, kiedy rzeczywiście mieliśmy do czynienia z czymś w rodzaju pamięci zbiorowej, bardzo mocno znacjonalizowanej, ale jednak pod takim płaszczykiem tego, że okej, jakby mamy bohaterstwo i tylko i wyłącznie mamy do czynienia z takim dobrym towarzystwem ofiar i bohaterów. I tutaj odwołując się z taki fenomenalny tekst Katarzyny Stańczak-Wiślicz właśnie o tym, w jaki sposób kształtowała się ta pamięć o bohaterach i ofiarach po wojnie. I to dobre towarzystwo ofiar to też jest taki konstrukt, jeśli już mówimy o mitach, taki konstrukt, który kształtował się mniej więcej do połowy lat 50. na takich dwóch poziomach. Z jednej strony to był taki poziom bardzo publiczny, czyli ten poziom, który był akceptowany przez władzę ludową, stąd ten przeskok do mniej więcej połowy lat 50. był już obejmujący jakby okres stalinowski. A z drugiej strony takie podziemne konstrukty, w których jakby też liczyła się przede wszystkim kategoria polityczna, ale wszystkie inne kategorie dotyczące właśnie ofiarnictwa czy bohaterstwa przestawały tutaj, jakby nie miały kompletnie miejsca, czyli my kończyliśmy okres PRL-u jako społeczeństwo, wierząc ściśle w to, że mieliśmy tylko jeden rodzaj bohaterów i tylko jeden rodzaj bohaterów nadal w tej pamięci zbiorowej ma funkcjonować. I to się trochę zmieniało do roku 2015, to jest 25 lat, ale generalnie chodziło o utrzymanie status quo i to bardzo dobrze widać na poziomie tego, jak w Polsce funkcjonuje, najlepszy przykład, jak funkcjonują w pamięci zbiorowej grupy zapomnianych ofiar nazizmu. Praktycznie nie funkcjonują, to znaczy wykonano jakieś tam czynności, bo tak to trzeba nazwać, żeby przywołać Romów na przykład, Sinti Roma. Natomiast jeżeli chodzi o Lila Winkel, czyli pierwsza z brzegu kategoria Świadkowie Jehowy i badacze Pisma Świętego, jest to praktycznie temat nieruszony. I to nie, i jakby, żebyście mnie Państwo dobrze zrozumieli, ja nie mówię o opracowaniach historycznych i monografiach, ja mówię o tym, w jaki sposób funkcjonuje w naszej głowie po prostu konstrukt, figura bohatera i ofiary z tamtego okresu, w jaki sposób też ta figura obrasta w bardzo różne historie, także oralne, w jaki sposób zadaje się pytania świadkom, jak się buduje tą właśnie naszą tradycję oralną. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bo zaczęłam mówić o, powiedziałam, że jest to bardzo trudne pytanie. Dlaczego? Dlatego, że od roku 2015, jak doskonale Państwo sobie zdają sprawę, bo to jest nasza codzienność, ten dyskurs zaczął się jeszcze bardziej umacniać i usztywniać. I w tym momencie mamy do czynienia już z tak ostrym mitem dotyczącym tego, kto był dobry, a kto był zły. Jakieś napisałam taki tekst do Republiki jeszcze właśnie przed tą zmianą, który miał tytuł Kto istnieje, a kto nie w polskim dyskursie dotyczącym II wojny światowej, bo to też właśnie kreowało ten okres powojenny. No i teraz jakby gdybym miała zrobić, sama siebie poprawić, to musiałabym to po prostu wywrócić całkowicie do góry nogami, oprócz tych, którzy oczywiście nadal nie istnieją, no to ta grupa istniejących już zmniejszyła się tak bardzo, że już mamy bardzo ostro wytyczone ścieżki co do tego, w jaki sposób ta polityka historyczna ma funkcjonować. I tutaj nawet nie będę wchodziła w szczegóły, bo widzę to Państwo codziennie na ulicy, dochodzi do Was od mediów, czytacie to o tym w gazetach i tak dalej, i tak dalej. Macie bardzo różne kanały jakby dostępu. I opiera się to właśnie na konstrukcie, bardzo specyficznym konstrukcie dotyczącym tego, czym jest ojczyzna. I co mnie akurat też zawsze bardzo ciekawiło, bo cały czas tutaj też ślizgamy się po tym koncepcie binarności, to pierwiastek kobiety w tym najbardziej konserwatywnym, nacjonalistycznym,
wizerunku oczywiście też istnieje. To też jest oparte przecież na binarności. I to jest jakby coś, co, z czym jeszcze przed, tym, przed tą zmianą mierzyła się Bożena Kew. I to jest jedna z najciekawszych w ogóle książek, które wyszły. Zresztą wyszły w Krakowie, bo to korporacja Hart, utwór o matce i ojczyźnie. Fenomenalna rzecz, bardzo Państwu serdecznie polecam. Natomiast teraz już mamy do czynienia rzeczywiście z czymś, co przestaje funkcjonować na z takim konstruktem, który przestaje funkcjonować na zasadzie na przykład binarnego podziału płci, odwołując się do tego, o czym mówiła Małgosia, to znaczy już nie ma tego na przykład podziału, że to kobiety nie mogą być żołnierkami, więc nie możemy wspominać łączniczek w Powstaniu Warszawskim, a był taki czas. Możemy je wspominać, tylko one muszą być w sensie mi to metaforycznym ubrane w bardzo określone barwy, prawda? No zobaczcie Państwo, co się wydarzyło na poziomie pamięci zbiorowej z taką postacią, jaką była Inka. Jak Inka została zabrana, jak została inkorporowana do tego dyskursu i w jaki sposób jest opowiadana cały czas i przekazywana kolejnym pokoleniom od no, najmłodszych lat. Więc to jest tutaj płeć jakby zaczęła zupełnie inaczej funkcjonować. To jest też super ciekawe. Ale w związku z tym, że tutaj pozorne zrównanie męskie, kobiece nastąpiło, no to niestety przez to odsunęliśmy się od czegoś, co jest jakby bardzo, czego bardzo w Polsce brakuje. To znaczy, że no, żyjemy jednak nadal w świecie i w społeczeństwie, miałam powiedzieć homofobicznym, to też, ale chciałam powiedzieć homogenicznym. Ale to przejęzyczenie wzięło się niebiesko zery, dlatego że w świecie, który jest heteronormatywny i ta pamięć zbiorowa jest też heteronormatywna. I to jest najbardziej przerażające właśnie w tym konstrukcie ojczyźnianym, bez względu na to, czy on jest przed 2015 czy po. Że jak mówię, że kogoś w tym dyskursie nie ma, to też tam nie ma innych, ale ci inni nie są tylko z perspektywy narodowej, czy etnicznej, czy religijnej. Możemy tutaj wymieniać. Oni też są inni, dlatego że nie są heteronormatywni. I to jest coś porażającego. I krok w tył, który teraz został zrobiony, myślę, że no naprawdę cofa nas o jakieś, no to jest jakaś porażająca sytuacja, jeżeli chodzi o to społeczeństwo. Oj, dziękuję, że Pani to powiedziała, bo tak od połowy Pani wypowiedzi tak sobie myślę cały czas. Zresztą tutaj Pani dobrze zastrzegła, że to nie tylko kobiety miały robić ten szalik, ale od połowy Pani wypowiedzi mam taki obrazek mężczyzny z karabinem na ramieniu, z hełmem na głowie i z czerwoną szminką na ustach. Tego nie zobaczymy, prawda, bo nie będziemy właśnie mówić o czy homoseksualnych osobach, czy w zasadzie o całej trzeciej płci, o którą upomniała się Judith Butler. Natomiast no istotnie, prawda, widać zmiany, prawda, delikatne. No my mamy teraz rzeczywiście okres, gdzie idziemy niestety z powrotem do jakichś bardzo takich ultrahomofobicznych czy zamkniętych struktur. Ale jest ewolucja. Jest ewolucja, pojawiają się nowe sposoby myślenia. Myślę, że no sam tytuł, prawda, naszego tutaj spotkania pokazuje, że już fakt, iż możemy w ogóle o matczyźnie, a więc nie o ojczyźnie pomyśleć, to sugeruje tą zmianę kulturową tych pewnych idei. Dlatego mam proste pytanie. Czym jest w takim razie ojczyzna? Oczywiście, prawda, zadając to pytanie, ja zdaję sobie sprawę, że gdzieś ono wywołuje od razu drugie, dlaczego właśnie ojczyzna, a nie matczyzna? Dlaczego, prawda, język ojczysty, a nie macierzysty, prawda? Ale zacznijmy od tego, czym jest ojczyzna, jak można zrozumieć ten twór, skoro on raz składa się, prawda, z wielu pokładów, tego co prywatne, tego co społeczne, wielu wartości i antywartości, ale równocześnie zmienia się, prawda, cały czas my tą tradycję i różnie czytamy i modyfikujemy, no właśnie poddajemy różnym zabiegom, nie tylko historycznych interpretacji, ale tak jak Pani pięknie pokazała, również politycznych. No więc czy jesteśmy w stanie znaleźć coś, co dałoby się ująć jako ojczyznę? Bo ja się, prawda, boję, że w tej dyskusji coraz bardziej przekonujemy się, że będziemy tylko odbijać się od jakichś konceptów, prawda, czy symbolicznych, czy właśnie politycznych, czy jakichś tradycji, ale czasami zupełnie wyobrażonych, no bo co dla mnie jest X, prawda, dla kogoś w ogóle może nie istnieć.
my mamy teraz odpowiedzieć. Tak. Znaczy, ja stawiając to pytanie, w zasadzie nie postawiłam znaku zapytania, tylko jak mówię, to tego nie było widać, to były trzy kropki. Mhm. Także wiadomo, że odpowiemy nie odpowiadając. Mhm. To mogę może zacznę od tego, czym dla mnie jest ojczyzna. Wydaje mi się, że przede wszystkim to jest język. Mam to szczęście albo, nie wiem, nieszczęście przez to, że może moje spojrzenie na to nie jest bardzo złożone, ale moja rodzina jakby od czterech pokoleń mieszka w Krakowie i nigdy nie mieliśmy, przynajmniej nie wiem, w rodzinie jakichś ani przesiedleń, ani jakichś dramatów, które by się wydarzały. Jest to jakby... mieszkaliśmy tutaj zawsze, także i na południu Polski, gdzieś tam właśnie w okolicach Rabki, więc dla mnie przede wszystkim jest to język i jest to język, którego się uczyłam patrząc na przyrodę, na konkretną przyrodę. Więc to jest takie coś, co najbardziej gdzieś ciało to pamięta, pamięta zapachy, nastroje, światło, nie wiem, to jest to połączenie. A kiedy właśnie, jakby już mówiąc o tym, czy ojczyzna, czy matczyzna, czy coś jeszcze innego, to myślę sobie, że może jakby tak naprawdę może przeciwstawnym określeniem do ojczyzna powinno być matecznik, dlatego że ojczyzna wywodzi się od słowa ojciec, a kończy się na a, czy jest rodzaju żeńskiego, a matecznik wywodzi się od matki, a jest rodzaju męskiego, więc jakby w obu tych słowach mogłaby się zawierać tak naprawdę ta binarność. To jest znów bardzo trudne pytanie. Więc odpowiem naokoło i odpowiem chyba poprzez, to też jest jakby metodologicznie bardzo ciekawe, bo odpowiem poprzez samą siebie, ale bardzo mocno zafascynowana pewną książką, pewnym tekstem, nawet dwoma książkami. Pan nazywa się José Muñoz i napisał taką książkę w wolnym tłumaczeniu polskim, Uwodząc utopię. Ja tę książkę poznałam dzięki jednej z chyba lepszych publikacji, zresztą krakowski. To był doktorat Grześka Stępniaka, Sztuka życia inaczej, taki jest tytuł. Ma swój podtytuł i to były dwie takie pozycje, które mnie totalnie jakoś zafascynowały, bo i Stępniak, bardzo mocno jakby też zafascynowany Muñozem, ale starał się napisać opracowanie na temat czasu i przestrzeni queer. Więc już jakby sygnalizuję, że tak naprawdę będę starała się powiedzieć, że dla mnie to pojęcie po prostu nie istnieje. I nie w sensie takim, jak my najczęściej słyszymy, to znaczy, że my nie mamy, Polska nie jest naszą ojczyzną, bo naszą ojczyzną jest Europa, to w ogóle nie jest ten kierunek. Bo zarówno Muñoz, a za nim Stępniak mówią, że tak naprawdę jakby sama kategoria queer, bycie queer mówi nam i proponuje nam wyjście jakby, wyjście z szafy takiego świata, w którym rzeczywiście układ kapitalistyczny i ta heteronorma ustawiły nas właśnie w tym, że my zawsze musimy się odbijać od jakichś bardzo określonych pozycji, co do których musimy po prostu, tak jak my zresztą dzisiaj robimy, prawda, stawać i odpowiadając na to wcześniejsze pytanie, ja też jakby sama ustawiłam się w sytuacji, w której reagowałam na jakieś konstrukty, nie wiem, jakieś mitologie, figury i tak dalej, i tak dalej. Ale o co chodzi z tą utopią i dlaczego przestrzeń i czas i dlaczego poszukiwanie queer? Dlatego, że w tej koncepcji Muñoza najważniejsze jest to, że nie ważne jest to, co jest dziś, ważne jest to, co będzie w przyszłości. I próba konstruowania tej przyszłości opiera się na zupełnie innych sytuacjach niż te, które tworzyły tak naprawdę z rąb naszego mniemania o tym, czym jest ojczyzna. I tutaj cofam się do przecież przełomu XIX i XX wieku, bo to nadal to, jak my
powszechnie rozumiemy naród, to jest właśnie pokłosie tego, to jest ten dokładny okres. I Munoz mówi, żeby to wszystko jakby porzucić i myśleć o tym, że tak naprawdę są inne kategorie, na których możemy rzeczywiście tworzyć wspólnoty, bądź też, i to jest bardzo istotne, brać pod uwagę, że te wspólnoty nie muszą być łączone właśnie przez takie kategorie jak język, jak doświadczenie, jak historia itd., itd. To się oczywiście wiąże z tym, że co w przypadku mojego wykształcenia jest czymś potwornym, to znaczy, że nie ma przeszłości na takiej zasadzie, że nie ma tych wszystkich konstruktów, którymi my też jesteśmy teraz karmieni. Zwróćcie Państwo uwagę, na czym ten strach nas się opiera. Każdy z Was słyszał, że przecież mamy powtórkę z Republiki Weimarskiej. Ja uwielbiam odpowiadać na to pytanie, mówiąc, że gdybyśmy mieli rzeczywiście powtórkę z Republiki Weimarskiej, to byłoby cudownie, w tym pierwszym przynajmniej okresie, bo w Berlinie początku lat 30. w 32 roku jeszcze wyszedł przewodnik wielkości tego zeszytu, w którym było ponad 500 adresów lesbijskich lokali. No w Polsce raczej nawet w czasie demokratycznym w 2018 roku nie wiem, czy znaleźlibyśmy 500 w ogóle lokali LGBT+ na terenie tego kraju. Ale teraz oczywiście ironizuję, natomiast wracając jakby do samych tych strachów, które które są w nas utrwalone, one opierają się właśnie na takim przekonaniu, że historia się lubi powtarzać. Munoz mówi, że takiej sytuacji w ogóle nie ma, że to myślenie cykliczne, podobnie jak myślenie linearne, się kompletnie nie sprawdza. W związku z tym można zaryzykować, na tym polega ta utopia i ta zabawa uwodzenia się z tą utopią, czyli żeby po prostu cały czas podważać kategorie, które nas w jakiś tam sposób gdzieś wiążą. Że nie jesteśmy w stanie, oczywiście mówiąc, teraz realnie jesteśmy w stanie uciec z takiej pamięci prywatnej, o której mówiła między innymi Małgosia, to znaczy, że nie wiem, mamy jakąś swoją pamięć związaną z domem, z zapachem, z kalafiorem, który nie wiem, z zapachem zupy, który gotowała nasza mama i tak dalej, ale to jest ten status quo, który jakoś tam jest i zostaje, to jest ta baza, która tam jest i zostaje, ale wszelkie reszta tych kategorii powinna być jak najczęściej poddawana pod wątpliwość i to jest jakby ten dzisiaj z perspektywy czasu, to jest ten jakby wymiar wolności, bo wszelkie próby jakby zakotwiczenia w takiej koncepcji, czy to jest matczyzna, czy to jest ojczyzna, jakby spalają na panewce, bo zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj następuje tylko i wyłącznie wymiana, to jest bardzo, wychodzi bardzo z jakichś takich teorii esencjalnych, to jest, my się tutaj tak troszeczkę poruszamy też na czymś, co jest bardzo mocno drugofalowe, prawda? To jest też ciekawe w ogóle doświadczenie ostatniego roku dla mnie, czyli że w debacie publicznej my przeżywamy to, co przeżywała Europa Zachodnia w okresie właśnie drugiej połowy, no, przełomu lat 60. i 70. Mówię tylko i wyłącznie na poziomie języka. To znaczy, że otwieram gazetę i czytam, że 3 billboardy za Ebbing, Missouri. To jest fascynujący film, bo kobieta wreszcie krzyknęła z ekranu. I mam tak, że wow, to znaczy, że albo ja spałam bardzo długo i nie było tych wszystkich tych, albo coś się stało, nie? Ale to też jest ciekawa lekcja, którą jakoś tam odrabiamy i ewidentnie tego potrzebujemy. Stąd jakby ta propozycja Munoza też jest bardzo jakby radykalna i pewnie to społeczeństwo na to nie jest przygotowane, ale w związku z tym, że mnie to tak totalnie fascynuje i jakby ten doktorat Stępniaka jest naprawdę mistrzostwem świata i bardzo się cieszę, że na mojej uczelni, na której ja też broniłam doktorat, czyli na Uniwersytecie Jagiellońskim, taki doktorat o queerness został odbroniony i bardzo go Państwu serdecznie polecam. Przyznam się, że gdybym ja miała odpowiedzieć na to pytanie o ojczyznę, to bym powiedziała, że się tego pojęcia boję, bo tak jak Pani zauważyła, no tutaj możemy mieć ten matecznik, to bardzo piękna propozycja, ale cały czas właśnie jesteśmy w jakiejś takiej, tej nieszczęsnej matrycy binarności i cały czas właśnie ten esencjalizm nad nami wisi. Poza tym proszę, niech Państwo zauważą jeszcze jedną rzecz. Za ojczyznę się z reguły umiera, prawda? Bo ojczyzna to jest właśnie ta mojość, naszość, ziemia, ojcowizna, dom. Wolę koncepcję i wolę pojęcie państwo.
Za państwo się nie umiera szczęśliwie, ale w państwie trzeba pracować i płacić podatki. Ja mam taką swoją spiskową teorię dziejów, że łatwiej czasami ruszyć na barykady, niż zmagać się z codziennością, która nam się pruje, a my tak codziennie musimy, prawda, startować, żeby zrobić dokładnie to samo, prawda, zająć się, nie wiem, dzieckiem, starym rodzicem, żmudnie iść do pracy. To wszystko jest dosyć czasami męczące, boimy się rutyny, a szaleństwo romantyczne we włosach nam służy, prawda? Więc stąd gdzieś tęsknota wręcz za barykadą. Ale w tym jeszcze jest jedna rzecz i tu może na koniec, bo mam nadzieję, że państwo też na pewno mają pytania, czy chcą się włączyć do dyskusji, ale jakbym mogła panią o to ostatnie zadać pytanie, o sam właśnie ten matecznik, czy tą matczyznę. Czy nie wiąże się nasz problem z ojczyzną i z takim jednak przeprofilowaniem, żeby był w tym tytule ojciec, czy to co ojcowskie, z taką wręcz odwieczną w kulturze europejskiej, no bo mówmy o jednak o kulturze europejskiej, czy nawet polskiej, bo to specyfika języka polskiego też, chociaż w wielu europejskich językach ta ojczyzna funkcjonuje właśnie w ten sposób. Czy nie wiąże się z tym odwiecznym deprecjonowaniem samej kobiety? Powiedzieć matczyzna, czy nawet matecznik, to brzmi jakoś tak, powiedziałabym, niezbyt czy elegancko, czy niezbyt godnie. No kto by chciał za matecznik umierać? No można by było go pochronić chwileczkę, ale to nie jest takie godne jak ojczyzna, prawda? To tak jak w starej, już klasycznym tekście Iris Marion Young pokazała, że największą obelgą dla mężczyzny w pewnym momencie może być powiedzenie, że robi coś jak kobieta. Oczywiście kobietę też można dowartościować, bo jej się pokaże, że ona myśli jak mężczyzna albo działa jak mężczyzna, no wtedy powinnyśmy być bardzo dumne. Więc czy my tu czasem nie bijemy się nie tyle z podejściem do, prawda, pewnego terenu, gdzie mieszkamy, gdzie się urodzili nasi przodkowie, czy gdzie wyemigrowali nasi przodkowie, teraz tutaj po prostu żyjemy, mówimy tym językiem, jesteśmy zobligowani, żeby płacić podatki. Tylko mówimy o czymś głębszym. Tak naprawdę o strachu wobec kobiecości. Czy pogardzie wobec kobiecości. Wydaje mi się, że rzeczywiście nie tędy droga, żeby zastępować ojczyznę matczyzną albo matecznikiem. Wydaje mi się, że jakby te określenia mogą też funkcjonować równolegle. To zależy od tego, jeżeli będziemy używać alternatywnego określenia do ojczyzny. No bo nie możemy zaprzeczyć, że do tej pory znaczy nasza historia opiera się na tym, że to mężczyźni przekazywali nazwiska, oni funkcjonowali w życiu publicznym. Jakby inaczej też jest w Wielkiej Brytanii, bo mówi się Motherland. Może to jest związane z tym, że mieli bardzo poważne królowe, a myśmy takich przywódczyń nie mieli. Ale wracając jeszcze do tego, jak ja wyobrażam sobie, że w przyszłości myśmy moglibyśmy funkcjonować, to na pewno jeżeli ma nastąpić jakaś zmiana, to nie chodzi o to, że teraz kobiety i ci, znaczy, że kobiety przejmują jakby władzę i wykluczają mężczyzn na tej samej zasadzie, jak myśmy były wykluczane przez wiele, wiele, wiele lat i wieków, tylko chodzi o to bardziej taką jakby współpartnerstwo, egzystowanie i współdecydowanie wszystkich, również mężczyzn. Też wydaje mi się, że oni też powinni być jednak zaproszeni do tej rewolucji, ponieważ inaczej to będzie trochę tak jak stosowanie środka Roundup, który będzie niszczył wszystko oprócz roślin zmodyfikowanych genetycznie, którymi jesteśmy my, a powinniśmy zostawić jednak też pożytecznych, którzy chcą stworzyć przyszłość, bo wydaje mi się, że jakby albo ona będzie właśnie po stronie tych, którzy byli do tej pory wykluczani i ucieśnieni, czyli nie tylko kobiet, ale wszystkich, każdego, kto nie jest białym, heteroseksualnym mężczyzną, albo nie będzie żadnej przyszłości. Kurczę, nie wiem. Teraz próbuję sobie nie zaprzeczyć, znaczy powiedzieć tak, żeby sobie nie zaprzeczyć poprzedniej odpowiedzi.
Nawiązując do tego, co mówiłam wcześniej właśnie o tym moim jakby takim bardzo prywatnym doświadczeniu tego, co dzieje się teraz w Polsce, w tym dyskursie publicznym, właśnie w tym nawiązaniu do tego, co my obserwujemy też, w jaki sposób jest opisywana przestrzeń publiczna i tutaj nawiązując, nie wiem, nawet do czarnych marszy i tego, że rzeczywiście jakby w pewien sposób ogół został zmuszony do tego, żeby próbować uczyć nowego języka, w ogóle mówienia o sytuacji, prawda? Więc siłą rzeczy nagle coraz częściej pojawia się w dyskursie publicznym kwestia tego, że trzeba coś nazwać, trzeba powiedzieć, czy to jest kobiecość, co to jest kobiecość i tak dalej, i tak dalej, czy że są kobiety. Wiecie Państwo, o czym mówię, że to jest, już coraz rzadziej są takie sytuacje, tu powiem na przykładzie kina, coraz rzadziej są takie sytuacje, że ktoś zapowiada film na dużym polskim festiwalu i mówi, no tak, to ten film zrobiła kobieta, ale ona wcale nie myślała, że jest, ma nierówno z mężczyznami w swoim życiu i ona wcale nie robiła tego kobiecego kina. Nie? To był klasyk kiedyś, to nic, jakby to był taki żart, które, takie oko, które się puszczało i rzeczywiście, czy to kobieca literatura, czy kobiece kino, próbowano się z tym mierzyć na różne sposoby, to nie tylko przecież polskie autorki, to ma swoją potężną tradycję. Próbowały też walczyć z tym w języku, pisząc, że to jest kino kobiet, czy literatura kobiet, tak dalej, tak dalej. To jest potężny temat, ale teraz to, co się dzieje, to rzeczywiście jakaś taka, zrodziła się taka odpowiedzialność w dyskursie publicznym, ze względu też na bardzo mocnego adwersarza w postaci tej konserwatywnej, nacjonalistycznej władzy, która też szybko się uczy i też uczy się właśnie na poziomie, bez względu na to, jak bardzo nienawidzą kategorii gender, to jednak odrabiają swoją lekcję i to też jest piekielnie ciekawe do obserwacji, ale zrodziła się taka tendencja do tego, żeby rzeczywiście zacząć szanować język i też próbować rzeczywiście jakby coraz dokładniej nazywać pewne rzeczy. Natomiast nadal jesteśmy w tym bardzo binarnym układzie, prawda? I dlatego ja to porównuję właśnie do tego dyskursu, który był tym dyskursem drugofalowym, amerykańskim drugofalowym, czy europejsko-zachodnim drugofalowym. A porównuję też, że z jeszcze jednego powodu, to znaczy, że tam jednak była kobieta, ta kobieta, która tam wtedy była twarzą, i nie chodzi mi o Glorię Steinem, tylko chodzi mi bardziej metaforycznie, to była kobieta, która była białą kobietą, kobietą z klasy średniej, kobietą, która była w stanie powiedzieć nie. Ale była w stanie też powiedzieć nie i to pewnie doskonale wszyscy Państwo wiedzą, dlatego że mogła sobie pozwolić na to, że nie dzieliła tych obowiązków z mężem, tylko mogła sobie pozwolić na to, że była w przypadku Stanów Zjednoczonych kolorowa kobieta, która po prostu ją zastępowała. I ja mam takie wrażenie, że to, co się dzieje, bez względu na to też, jak bardzo bierzemy udział w takim też przeskoku, jeżeli chodzi o działaczki feministyczne w Polsce. Zwróćcie też Państwo na to uwagę, że zupełnie inaczej teraz słucha się Magdaleny Środa, Agnieszki Graf, też ze względu na zmianę pokoleniową. I też inaczej mówi się, jeżeli chodzi o feminizm, inaczej mówi się też o kategorii klasy. I to jest coś, co jest dla mnie tutaj najbardziej chyba interesujące, wychodząc z tego podziału kobiecy, męski, ojczyzna, matczyzna, że to jest okej, okay, to jest jeden poziom, ale wszystkie te kategorie, tak samo jest, jeżeli chodzi o kwestie praw osób LGBT+, i tak dalej, jest jeszcze kwestia klasy i kwestia tego rzeczywiście, jak to społeczeństwo od roku 89 było konstruowane, kto był w polu, kto był poza polem, kto jest marginesem. Ja już jestem tutaj u Państwa w momencie, myślałam, że jak przyjadę tutaj, to jeszcze ten proces będzie trwał, ale już przestał trwać, bo jakby nie było takiej możliwości, ale zobaczcie Państwo, co działo się w Sejmie przez 40 dni. Tam wyszli ci, którzy nawet nie byli w polu, nie że nie byli w marginesie, oni byli poza marginesem. Kompletnie niewidoczna grupa, która nagle też znalazła swoje miejsce w języku i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest jakby kolejny raz negując tą binarność, ale że to jest coś jakby jakoś tam ciekawego i do wygrania teraz, żeby rzeczywiście w momencie, kiedy konserwatywna, nacjonalistyczna władza jakby karmi nas taką informacją, że my rzeczywiście żyjemy w kraju, który opiera się na sprawiedliwości, prawu,
i patriotyzmie, no to zaczynamy to, my zaczynamy po prostu szukać innych kategorii, w których możemy się odnaleźć. Może to jest takie miejsce, w którym taki moment też w czasie, w którym rzeczywiście trzeba spojrzeć już jakby i nie tylko tak jak profesor Król powiedzieć, przepraszam, pomyliliśmy się, nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło w tym 89 roku, tylko że zacząć rzeczywiście przygotowywać się do takiej zmiany, która będzie zmianą systemową. Ja nie mówię tylko i wyłącznie w sensie politycznym, mówię po prostu o takim sensie właśnie związanym z tym słownictwem na samym początku, nie? Czyli też taką odpowiedzialnością za to, tak jak Gosia powiedziała, że można tego używać wymiennie, ale trzeba wiedzieć, w jakim kontekście się tego używa. I myślę, że to jest coś, na co zaczęto zwracać uwagę. Chociaż przeczę sobie, bo przecież bodajże wczoraj na TVN24 też już się zaczęła ta sprawa związana właśnie z dziewczynami z tej grupy proaborcyjnej. Tam też poszła jakaś kompletna bzdura, zresztą Ordo Iuris już też złożyło przeciwko nim pozew, załamanie prawa i tam też poszło o kwestie czysto językowe i kompletny brak zrozumienia tych kategorii, o których my tutaj rozmawiamy, więc jakby widzicie, że mierzymy się z tym praktycznie. Nasze spotkanie równie dobrze mogło wyglądać zupełnie inaczej tydzień temu, jak wygląda teraz, no bo rzeczywiście to, co się dzieje z dnia na dzień, bardzo mocno przestawia te wszystkie klocki, prawie jak w tej okresie wielkiej trwogi. Właśnie jeśli chodzi o język, to jakby o właściwe użycie słów i dlatego właściwie to jestem zadomowiona w języku, bo to jest mój pierwszy język i jakby jestem w stanie właściwie jego używać jakby z pełną świadomością, nie? Dlatego jeszcze dodam, prawda, że ten ostatni wymiar, o którym pani powiedziała, polityczny, on nam tutaj zniknął. Zresztą trochę celowo, prawda, bo on jest założony niejako a priori, gdy mówimy o ojczyźnie, automatycznie pojawia się właśnie ten dyskurs polityczny, ale faktycznie, prawda, gdy dojdzie do tego kontekstu polityka, to ona tym bardziej może być zawłaszczająca i wykluczająca, prawda, tym bardziej pojawiają się ci, którzy są poza ojczyzną, chociaż są w tej ojczyźnie, prawda? Drodzy Państwo, zachęcam do dyskusji. Ja bym chciał powiedzieć, że mi się szalenie podobała właśnie ta uwaga, że ten nasz polski dyskurs jest jakby zablokowany gdzieś na poziomie tej drugiej fali. Ale się zastanawiam właśnie, jaka jest możliwość, żeby w tym momencie w naszym społeczeństwie próbować się jakoś wywikłać z tej szkodliwej bądź nie polityki tożsamościowej. Nawet jeżeli to by miało oznaczać nie mniej, nie więcej niż to, co właśnie może w ogóle zanegowanie tego dyskursu takiej rewolucji kobiet przeciwko mężczyznom. Czy to już jest ten moment dla naszego społeczeństwa, żeby po prostu odrzucić całą politykę tożsamościową i próbować robić jakąś transgresję właśnie w stronę czegoś, co zupełnie będzie wykraczało poza ten binaryzm? Czy my jesteśmy już na to gotowi? I jeszcze taka jedna uwaga. W sumie nie wiem, czy się zgodzę z tym, że dałoby się tak dużą sprawczość taką bezpośrednią, jakby położyć po stronie władzy współcześnie. Mi się wydaje, że na przykład polska władza zagospodarowuje tylko pewnie tak odgórnie pewne oddolne tendencje konsumenckie i jakby nie da się, ja nie lubię myśleć w ogóle o zmianie czegokolwiek, nie włączając tego w jakąś taką logikę ekonomii kapitalizmu. Więc dla mnie po prostu takim krokiem byłoby najpierw wytworzenie jakiejś tendencji konsumenckiej, popytu w stronę zmiany i wtedy po prostu być może w tej logice kapitału by się coś tak odwróciło, że można byłoby mówić o jakimś właśnie ruchu w stronę, nie wiem czy pani doktor, która siedzi najbardziej po lewej stronie, kojarzy taką, bo głównie się odnoszę do pani wypowiedzi, szczerze mówiąc, kojarzy jakby taką koncepcję jak ksenofeminizm i wszystkie te nowoczesne ruchy właśnie, bo trochę nie chcę teraz wchodzić w te hermetyczne tematy, ale generalnie obracam się tą myślą wokół tych
Więc takie dwa mam pytania właśnie. Czy jest miejsce w polskim społeczeństwie na wywikłanie się z tej binarnej polityki tożsamościowej i czy naprawdę po stronie władzy autorytarnej czy jakiejkolwiek innej leży rzeczywiście sprawczość, która jest pierworodna wobec jakichś tendencji konsumenckich w późnym kapitalizmie? Nie udzielę panu, to od razu mówię, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, nie udzielę panu odpowiedzi na to pytanie takiej, która będzie satysfakcjonująca, bo gdybym miała taką receptę, to myślę, że mielibyśmy taką receptę, to myślę, że bylibyśmy bardzo szczęśliwym społeczeństwem. Bo to jest pytanie, z którym mierzą się środowiska kobiece i najpierw środowiska homoseksualne, a następnie środowiska LGBT+, i tak dalej, i tak dalej. No od przełomu 93 roku, bo takim najciekawszym w ogóle do tego, paradoksalnie do tego pana pytania, okresem do analizy jest ten okres 89-93. Dlaczego? Dlatego, że nastąpiło tąpnięcie w sensie metaforycznym. Ktoś uderzył o stół, wszystkie przedmioty podskoczyły, prawda? I ten moment, kiedy one są w powietrzu, to są właśnie te 4 lata, upadły, to jest 93 rok. Dlaczego 93 rok? Bo to jest ustawa o ochronie rodziny, ustawa antyaborcyjna i tak dalej, i tak dalej. I co mogę panu polecić, zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, niech pan obejrzy sobie Polską Kronikę Filmową, to jest dosłownie chyba 2 materiały. Ona jest przecież cała dostępna w sieci, właśnie dotycząca tego okresu a propos praw reprodukcyjnych i tak dalej, i tak dalej. To, co się działo wtedy pod Sejmem, jest praktycznie identyczne z tym, co było dzisiaj. Natomiast głos ludzi z jednej i z drugiej strony było wiele silniejszy. I to jest ciekawe, że więc wchodzimy znowu w coś, czemu ja sobie wcześniej zaprzeczyłam, czyli możemy po prostu zacząć takim na najprostszym poziomie analizować to jako właśnie jakieś cykliczne powtórzenie, nie? Czyli zrobiliśmy kółko, wracamy do punktu wyjścia, to jest najprostsza analiza jakby historyczna, szczególnie, że minęło praktycznie pół ćwierć wieku, więc jakby możemy sobie na to pozwolić. Ale z drugiej strony to jest też ciekawe i to jest częściowo odpowiedź na pana drugie pytanie, to jest też ciekawe, jak to się ogląda i porażające, że na ławach sejmowych siedzą te same twarze. I to jest coś porażającego. I w jednej z nich jest piękna sytuacja, kiedy jest, musi mi panu wierzyć na słowo, muszą mi państwo wierzyć na słowo, ale naprawdę nie kłamie, że jest tam moment, w którym jedna z posłanek z lewicy czyta coś w rodzaju takiego projektu dotyczącego właśnie, bo chodziło wtedy o to, żeby przegłosować raczej referendum, żeby było w Polsce referendum, nie było ustawy, żeby było najpierw referendum, czy aborcja powinna być, czy nie. I jest posłanka, która na mównicy sejmowej w tym samym miejscu czyta coś w rodzaju projektu i na sali nie ma nikogo. I wtedy ja, wierząc to wszystko, co o czym państwu powiedziałam, mam taki moment, że myślę sobie, wow, znaczy to się naprawdę powtarza. To znaczy albo ja mam schizofrenię, albo widzę co innego. Ale tak jak mówię, że odpowiadając troszeczkę na to drugie pana pytanie, zawieźmy na chwilę logikę kapitału, ale zobaczmy, że te same twarze siedzą w tych... I to jest fakt, któremu nie możemy jakby w żaden sposób zaprzeczyć. Znaczy ci sami ludzie decydują praktycznie o naszym życiu. To jest rzeczywiście związane w jakiś tam sposób z kwestiami, tak jak pan je nazwał, konsumenckimi, dlatego że może nie to samo społeczeństwo, albo w części to samo społeczeństwo, albo to społeczeństwo wychowane przez pewne pokolenie wybiera cały czas tych samych ludzi, nie? Więc rzeczywiście ta tendencja oddolna jest bardzo mocna, znaczy po prostu my jakby hołubimy status quo bez względu na to, jak... Przez ostatnie 5-7 lat mówi się o tym, że rzeczywiście Europa się nacjonalizuje i tak dalej, i tak dalej. W Polsce to jakby od tego przełomu było zawsze, tylko było ukrywane, było bardzo podskórne. Wystarczy poczytać Czarną Księgę Fundacji Nigdy Więcej i po prostu przejść rok po roku od 1988 roku, co się działo, jeżeli chodzi o ataki homofobiczne, ataki rasistowskie. To, że ktoś pali czeczeńską rodzinę, to nie jest doświadczenie ostatnich 2 lat. To jest doświadczenie tak samo lat 90. jak dzisiaj. I to jest też coś, o czym trzeba bardzo mocno pamiętać. Ale wracając do tego pierwszego pytania, wydaje mi się, że
na teraz, na ile rozpoznaję tą sytuację, i mówię bardzo, bardzo jakby z mojej strony, teraz na ile rozpoznaję tą sytuację, to wydaje mi się, że ten punkt wyjścia jest nadal binarny. Nie da się, bo tak jak żeśmy sobie opowiadali, to znaczy mamy do czynienia z tym, że czarny protest opiera się na tym jednak, że to są kobiety przeciwko państwu i sojusznicy, prawda? To jest w ten sposób nazywane. Ale jednak zwróćcie Państwo uwagę, jak zmienia się dynamika protestu, jak zupełnie inaczej były przedstawiane interesy różnych grup w tym ostatnim proteście 50-tysięcznym, mówię ze swojej, wybaczcie, perspektywy, nie bynajmniej warszawocentrycznej, ale byłam akurat na tym, jak zupełnie inaczej już są przedstawiane różne interesy, nie tylko kobiet. Już nie jakby stara się, ludzie się starają, też organizatorzy, organizatorki tego marszu starają się jakby zacząć walczyć, przesuwać te granice. Natomiast punkt wyjścia jest dalej taki sam, to znaczy jest mężczyzna, w sensie figur mówię, mężczyzna, w kontrze jest kobieta i teraz jest czas kobiety, prawda? To jest cały czas ten język. I nie wiem, czy rzeczywiście jest taki, to jest dobry moment, żeby porzucić wszystkie te kategorie, chociaż też wspomniana przeze mnie ta grupa dziewczyn proaborcyjna, te dziewczyny, które były na okładce Wysokich Obcasów w koszulkach, to jest rzeczywiście taki nowy prąd, który rzeczywiście pojawia się w polskim feminizmie. Nie bez kozery wspomniała Magdalenę Środę, też w pewien sposób symbolicznie. I to już jest przejście do drugiego pana pytania, ponieważ jakby ekonomiczne poglądy Magdaleny Środy były nie do przyjęcia dla większości działaczek od pewnego momentu. No i to jest coś, co się rzeczywiście zmienia, nie tylko na poziomie tego, że nie wiem, organizacje takie jak Sierpień 80 biorą udział w manifach, że pojawiają się inne grupy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja nadal jednak wierzę, że to jakby w drugim pytaniu, ja nadal jednak wierzę, że ta droga nie polega na tym, żeby rzeczywiście kapitał mi dyktował, czy też dyktował konsumentom, jak to ma wyglądać. W związku z tym ja, posługując się moim przykładem, muszę dealować z kapitałem, żeby go nauczyć żeby on zobaczył pewną grupę, która dotychczas była niedowartościowana. To nie jest ten kierunek, nie? Z drugiej strony, jak wracam do tego obrazka, o którym wspomniałam, z tego przeskoku 89-93 i widzę te same twarze, i te same twarze nie są na sali sejmowej, kiedy jest czytany projekt, i te same twarze, ci sami ludzie wychodzą z Sejmu, otwierają drzwi, stoi tam, opowiadam Państwu kronikę, stoi tam piękna choinka z czerwonymi bombkami i jest prymas Polski i każdy z tych polityków podchodzi do prymasa i całuje go w pierścień w sensie metaforycznym, w policzek w sensie niemetaforycznym, bez względu na to, jaka to jest partia, wtedy tych partii mieliśmy więcej niż dwie, no to zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest coś, o czym my dzisiaj nie powiedziałyśmy, co bardzo mocno też kontroluje, wiedzą Państwo o tym doskonale, to społeczeństwo, czyli Kościół katolicki. Oj, przepraszam, mnie się tak samo wyciągnęło teraz rękę, bo jak ja, tylko krótko, bo wydaje mi się, że społeczeństwo polskie nie jest przygotowane na transgresję, bo ma pan rację, no ktoś wybiera tych polityków, to nie ufolutki, tylko po prostu społeczeństwo polskie, czyli my. Natomiast wydaje mi się, że ta transgresja jest konieczna, bo inaczej będziemy cały czas, to co pani tu podkreśla, cały czas tkwić w jakichś, prawda, upiornych binarnościach i cały czas będzie ktoś, kto będzie wykluczony, ktoś, kto będzie niezauważony, ktoś, kto nie będzie dyskutowany. Natomiast wyciągnęła mi się ta ręka już tak bardzo po ten mikrofon, bo tutaj starałam się być grzeczna, ale drodzy Państwo, teraz to już wyciągę. Nie mogę, bo jak Pani ładnie powiedziała o tym 89, prawda, huknęło coś w stół, prawda, no powiedzmy huknął stół, okrągły stół, wszystko, prawda, poleciało i zawirowało, to ja bym powiedziała, opadło wtedy, kiedy bardzo pospiesznie i bardzo, że tak powiem, wręcz, no powiedziałabym nawet z oporem opozycji, został podpisany konkordat. Bo myśmy tutaj bardzo mocno ojczyznę utożsamili z katolicyzmem. Więc automatycznie ten cały binaryzm, o którym my tu opowiadamy, ta sytuacja tej kobiecości, która jest taką wyobrażoną, domową, i tej męskości, która ma być tą przestrzenią publiczną, tu gdzieś zostało też zatwierdzone. Stąd trudno jest mówić
o niehomofobicznej, prawda, czy takiej równościowej przestrzeni, która by była tym my, ale tym my autentycznym, inkludującym. No szczególnie jeszcze w kontekście tego, co pan powiedział a propos tych nurtów kseno, prawda? I to jest coś, z czego my możemy, to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście wręcz ta metafora okna na świat jest tutaj porażająca, bo jak się ogląda taki serial jak Transparent, prawda? Jest przepiękny odcinek, jak główna bohaterka jedzie ze swoimi córkami na kobiecy, feministyczny festiwal do lasu i w pewnym momencie się okazuje, że jednak po pierwsze jest płeć biologiczna, po drugie jest biologia, po trzecie jest to, że jednak nie czujemy się dobrze, jeżeli ktoś obok nas jest trans kobietą i się włączają wszystkie te mechanizmy, no to jest to doświadczenie, które jest jeszcze w ogóle przed nami, nie? Ale też jakby przyjdzie i to jest też ciekawe, dlaczego powiedziałam, że to jest to, z czym mierzy się polski feminizm i ruch LGBT+, od no już ponad 25 lat, czyli jak zrobić tak, żeby przeżyć każdą falę, ale jakby zrobić to praktycznie w pigułce, nie? I zwróćcie Państwo uwagę, że takim ciekawym momentem było powstanie Partii Kobiet, prawda? Bo to był taki nie zoom, tylko właśnie odsunięcie się kamery i pokazanie stołu w całości, to znaczy wy tu walczycie o jakieś określone kwestie, właśnie aborcja, coś tam, a my tutaj jakby zbierzemy się właśnie z tej totalnie binarnej, z tego binarnego punktu wyjścia. I to na początku poszło, się udało świetnie, ale w pewnym momencie, kiedy padło konfetti, okazało się, że jednak nie da się pewnych rzeczy nie reprezentować politycznie, nie? I to jest też coś, z czym ten polski ruch feministyczny się mierzy. I zobaczcie też, że bez względu na to, jak jest ciężko teraz, no dochodzi do takich no, przepychanek pod tytułem profesora Agata Bielik-Robson, która pisze tekst, na który reagują młode feministki. No, sam ten podział, zwróćcie uwagę, młode, stare, no w ogóle tu się coś już dzieje. Nie? Znaczy my jesteśmy tak bardzo w tych kategoriach binarnych, no że to się, ja wczoraj brałam udział w takim mikrospotkaniu dotyczącym właśnie powstającego queer archiwum w Warszawie w ambasadzie Królestwa Niderlandów. Nigdy w życiu nie wiedziałam, że ta ambasada jest tak piękna, jest to tak piękny budynek, więc jeżeli cokolwiek będzie się działo, to już wiem, gdzie mam uciekać. Naprawdę, nie musicie mi uwierzyć na słowo. Ale, no i była tam dyskusja i jak wiecie, jak się możecie domyślić, wśród prelegentek były docenione feministki i nie tylko, no i były młodsze działaczki. No i nie byłam w stanie w to uwierzyć, że to się wydarzyło, że w pewnym momencie te docenione, też polityczki czynne dzisiaj, po prostu wychyliły się, żeby upomnieć tą najmłodszą, no że ona po prostu ma mówić tak albo tak, że polityczne to jest to i to i nie można mówić, że się jest apolitycznym ani antypolitycznym, bo to i to. No i to jest coś, co naprawdę ma się takie po prostu żachnięcie, że naprawdę to się dzieje, nie? Abstrahując od tego, że siedzimy w ambasadzie Królestwa Niderlandów, co też jest bardzo ładną metaforą. I jest tam 15 osób na krzyż. Dziękuję.